oddajmy bohaterom scenę główną. Adrian Miedziński, Max Frick, Grzegorz Walasek i Tobiasz Musiela. Grzegorz Walasek pierwszy w tym sezonie, mecz na Moto Arenie zamknięty. Ależ wystrzelił Tobiasz Musielak. Spod taśmy tam się zakotowało jeszcze między Maxem Frickiem i Grzegorzem Walaskiem. Adrian Miedziński w pogoni teraz za Tobiaszem Musielakiem. No błąd teraz, za szeroko wyszedł z tego łuku Max Frick. Spadł na ostatnią pozycję, ależ tutaj walczy jeszcze Adrian Miedziński. Brawo, ostre bezpardonowe wejście pod Musielaka. Teraz Tofik jeszcze odpowiada. Był tam kontakt oczywiście, ale jadą dalej. To jest najważniejsze. No i korzysta na tym pojedynku Grzegorz Walasek, który zbliżył się do tej walczącej dwójki. Proszę, jeszcze budzi się Greg. I teraz na razie sytuacja na 3-3. Waleczny Musielak. Z tyłu jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Max Frick, ale może mu zabraknąć dystansu, żeby dogonić trzech kolegów z toru. No ale tak czy inaczej, Tobiasz Musielak broni się przed dwoma zawodnikami. Adrian Miedziński teraz gdzieś tutaj chciałby po zewnętrznej przecina szprycę. Nie dojdzie chyba po krawężniku Grzegorz Walasek. 3-3. Ależ tutaj bieg już nam zafundowali od początku.